Dzień dobry. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Co na wiosnę? Cześć Wiolu. Dzień dobry. Witam, witam. Co wymyśliłyście dla naszych pięknych pań, żeby wyglądały zgodnie z kolorystycznym rytmem natury, która za chwilę zacznie skrzyć się kolorem, a nie tą posępną szarością? No właśnie, już czekaliśmy tak na tą wiosnę, więc chciałyśmy tych energetycznych kolorów, tych po prostu tkanin, przeróżne wzory, tak żeby czuć ten rozkwit cały, czuć taką pozytywną energię, bo już same te kolory energetyczne bardzo nas nastrajają. Chciałbym do pozytywnego myślenia. Nie ma myślenia. Sprawy, proszę bardzo. Zielona czy niebieska? Czyli mocne kolory będą? Przeróżne kolory. Jakie? Ale oczywiście jak najbardziej limonka, tutaj też kolory, które prezentują nasze modelki. Bardzo wszedł i morelowy kolor, ale taki przełamany jakby delikatnym pomarańczem. Ale to jest kobiecy kolor. Bardzo i wyglądamy w nim naturalnie i tak świeżo, więc naprawdę polecam ogromnie. A jednocześnie fuksję. Zdecydowanie możemy łączyć kolory różnorodnie, dlatego że teraz mamy prawo do tego, abyśmy się dobrze czuły, odnalazły swój styl, to jest najważniejsze moim zdaniem, i wtedy śmiało łączyły sobie, po prostu nie bały się tego różu fuksjowego z pomarańczem jak najbardziej. Poszaleć. Z czerwienią, oczywiście. Że moro nie wychodzi z mody, tak. To jest taka interpretacja wiosenna, tak? Czyli nie na partyzanta, tylko raczej na panią wiosnę. Tak, tutaj jest taka inna odsłona. Która wyszła z lasu. Dokładnie, taka awangarda, awangardowe właśnie motywy, moro, które jest przełamane właśnie wyszyciami, aplikacjami, które są teraz mega modne na przeróżnych rodzajach t-shirtach, koszulach, także jak najbardziej, ale ten zestaw jest taki przytłumioną oliwką, można powiedzieć, więc to jest taka odmiana nowej zieleni. Jednak wycofujemy ten kolor taki haki i idziemy w takie tonacje właśnie jak najbardziej wiosenne, bardziej pastelowe, bo jednak jest tu taka domieszka pasteli. Piękne moro, których elementem są nie tylko plamy, ale także kwiaty pojawiające się. Skóry są w twojej kolekcji. Czy to skóry, czy to syntetyczne materiały, które używają skóry? No właśnie skóry, ale są delikatne i miękkie i chciałam powiedzieć, że jest połączenie też zamszy, bardzo dużo zamszy, więc jak najbardziej możemy łączyć je ze sweterkowymi górami. Tutaj ma modelka właśnie druga, przedstawia t-shirt zwykły, luźny, delikatny do asymetrycznej spódnicy i bomberki, które są bardzo modne. Które to są bomberki? Właśnie tutaj, pokaż druga. To jest bomberka, ale w nowoczesnym bomberka, wydaniu. Myślałem, że to jakieś ozdoby. Nie ozdobna, chociaż ozdobą ciągle uważam, modne, że prawda? Jest ściągacz, prawda? Że jest właśnie odsuwany ściągacz, więc nadaje takiego charakteru modowego. Właśnie, zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość, że można powiedzieć, legitymizujesz ubrania sportowe do tego, aby nosić je poza siłownią i poza sportowymi zajęciami. Na przykład twoje spodnie ze szpilkami. Tak, dzisiaj tutaj właśnie do studia założyłam szpilki, ale oczywiście jak tylko stąd wychodzę, to sportowe buty i też właśnie taka elegancja w wydaniu dresowym, sportowym, w połączeniu z dresami właśnie. Czy dres może być elegancki? Myślę, że tak i właśnie bardzo bym polecała nawet zastąpić czasami zamiennik dżinsów. Jeśli ktoś kocha te dżinsy, to jednak w dresach też będzie mu bardzo wygodnie i można jak najbardziej spróbować sobie jako alternatywę. To nie jest taki zwykły dres. Proszę zobaczyć, Wiola ma z boku lampasy z zamszu i podobnie jest z kurtką zamszową. Tak. I mamy z tego całość, tak? Nawet jeśli to będą buty sportowe potem. Dokładnie. Na różne nawet okazje. Jeśli zdejmiemy kurtkę, no bo wiadomo, w zależności od pogody, tak jak dzisiaj. Jeszcze chciałabym dodać, że właśnie druga nasza modelka jako alternatywę teraz, wczesną wiosną, początkiem może mieć taki płaszczyk. Na brunera, tak. Tak. Więc też po prostu fajnie, czy do dżinsów to skomponować i zwykłe, najprostsze t-shirty pod spodem. A wzory, Wiola, jakie są modne w tym sezonie? A wzory jak najbardziej soczyste właśnie kwiaty, liście, printy przeróżne, różnego rodzaju i jak najbardziej wiele różnych naszywek. A, tak jak w tym moro, które pokazywaliśmy. Tak, tak. Wiosna, panie sierżancie, przyszła. Bardzo nam się to co podoba. Co nam udowodniła Wiola Piekut i jej modelki, bardzo jest panią wiosna, dziękujemy. Jest wiosna, jest i Sztyrlic. Dziękujemy a Sztyrlic bardzo. Teraz mówi, proszę państwa, nic nie mówi, bo schodzi na reklamy. Jak to Sztyrlic? Do zobaczenia.